Witam wszystkich, nazywam się Mateusz Kukla i chciałbym zaprezentować swoje portfolio. Jest to fragment portfolio z mojego pierwszego roku. Robiliśmy tak na zadanie było i jakby wczoraj je na szybko jeszcze uaktualniałem o nowe prace, które wykonałem pierwszy rok w tym roku. To jest właśnie pierwszy dział tego portfolio, to jest rzeźba, jakby to jest mój czołowy kierunek główny, więc tym się głównie zajmuję. I praca z pierwszego roku, to jest portret naszego modela. W sensie to jest taka bardzo klasyczna rzeźba. Chciałem zacząć od bardzo prostego, warsztatowego rzemiosła. I to jest też trochę, też właśnie trochę inspiracji tu jest z takimi antycznymi portretami. Też to jest w tej pozie, czy w tym wykrojeniu tego popiersia, ustawieniu. Proszę kolejny slajd. Teraz są też kolejne prace, są akty, tak w takiej małej formie szkiców, w tej wysokości, około 30 metrów. Też właśnie, też trochę nawiązujące do takich klasycznych rzeźb, bardzo harmonijnych, spokojnych. Korean State. To jest mój drugi akt z drugiego semestru. Kolejna praca, ten sam model. Nie wiem, czy to widać, czy jest podobieństwo portretu. Jakby jest to trochę większa praca. To jest mniej więcej prawie naturalnej wielkości. Praca siedząca postać. Kolejna, tutaj, już nie wiem, kto mówił. Kolejny akt, jakby już taki, no, może następny slajd. To jest moja praca z ceramiki, pierwsza, którą zrobiłem na uczelni. Jakby wcześniej też zajmowałem tym liceum plastycznym. I to jest tutaj, inspiracją tutaj jest jakby taka, to jest taka bardzo dekoracyjna, estetyczna praca i to jest jakby pocałunek, jak jest to w tej pracy. I tu jest taki, koncepcja tego projektu polega na tym, że jakby z przodu widać takie dwie sylwetki pary, która się całuje, a z drugiej strony, tutaj mamy widok od tyłu, są jakby plecy postaci, która się łączy jakby w jedno ciało. To jest taka parafraza, że dwie postaci łączą się w jedno. Takie paciary, no. Okay. Kolejny slajd. Moja kolejna praca z ceramiki. Tutaj nie widać tego do końca tutaj, ale to jest inspiracja elementami architektonicznymi. To jest jakby większa praca, mniej więcej tej wielkości wieża. I jakby ona się składa z... Znaczy, podstawa jest z takich elementów architektonicznych z dawnych czasów, antycznych starożytności. Im wyżej się spina ta wieża, podnosi się, tym są z kolejnych etapów historycznych nowsze elementy architektoniczne. Tam jest gotyk, jakieś industrialne, metalowe takie zbrojenia, aż do takiej nowoczesnej architektury, bardzo prostej, postmodernistycznej. Kolejny slajd. To jest mój ostatni akt, jaki zrobiłem. To jest już taki zmęczony tą formą klasyczną. Chciałem zrobić taki bardziej syntetyczną formatu. To też jest ponad naturalnej wielkości rzeźba. I ona jest, nawiązuje właśnie do takich modernistycznych uproszczeń pracy. Trochę kubizująca może w swojej formie. To jest też czysto formalne założenie. Kolejny slajd. To jest moja najnowsza praca, jakby taka najbardziej pełna mi się wydaje. Jest to nawiązanie do komunizmu, systemu komunistycznego, jakby poprzez ten kolor czerwony i tą gwiazdkę na piersi, nie wiem, czy ją widać. Tutaj jest taka gwiazdka żółta. I jakby jest to właśnie pokazanie kondycji człowieka, jego psychicznej i takiej egzystencjalnej, w kontekście właśnie tego systemu totalitarnego, który jakby go zniewala i odbiera mu możliwości swobodnego poruszania się, znaczy wolność po prostu, jakby to jest odnośnie wolności w systemie totalitarnym. Tutaj może taka ciekawostka do tej pracy, że to jest wykonane z gipsu, ale żeby wzmocnić ten efekt i uzyskać jakby ten kolor, to ta farba to jest zmieszana tusz czerwony z krwią prawdziwą, którą zabrałem z rzeźni jakby. Też miałem pewien problem, żeby ją uzyskać, taki produkt. No i w zasadzie, kolejny slajd. No i są jeszcze rysunek i malarstwo, ale to już może wystarczy na dzisiaj samej tej rzeźby. Dziękuję za uwagę.